Broda jest przede wszystkim znakiem męskości, a symbolem siły. I z drugiej strony jest to pewien element naturalności. Jeżeli jemy naturalne serki, naturalne warzywa, naturalne diety itd., itd., to ta broda pokazuje też, że my jesteśmy naturalni, że możemy zachowywać się naturalnie i swobodnie, że wcześniej była taki rygorystyczny dress code, wszystko takie cienkie, wymuskane i przylegające, to teraz mamy do czynienia właśnie z pewną nonszalancją, takim mężczyzną, który jest świadomy swojej siły i który nie musi być ujęty w jakieś sztywne reguły. Wiem, że tu brody robicie zarost. Ja bym chciał jak ten pan tu, bo on bardzo modny jest w radiu, w telewizji modny jest. Super, wyglądać. Zapraszam. Najmodniejsze brody są średnio długie. Generalnie bardzo często przychodzą klienci, którzy są ciekawi tego, jak to wygląda, jak goli się brzytwą. Przede wszystkim też proszę o porady, jak ją pielęgnować, co robić w domu, jakich kosmetyków używać. Ja to już czuję, Ariel, jak ty mnie robisz, że ja się upodabniam do Kędzierskiego, bo ja się robię coraz głupszy teraz. Co ja myślę o tym trwalu? No, że to wymyślają takie rzeczy, ten Lambert Sexual, no już nie mają co wymyśleć, no. Dziękuję, lustro już mam. Tak, broda to ważny atrybut męski. Dziewczyny mają zgrabne nogi, dziewczyny mają biust, dziewczyny mają pupy, a nam zostaje tylko i wyłącznie ten zarost w tym drewno seksualnym świecie. To jest jakiś absurd, że nagle ja sobie coś wymyślają i wymyślili sobie metroseksualnych, teraz wymyślili sobie drwali, kiedy od kilku lat jest moda na te brody i nie da się ukryć. I to jest najgłupszy news ostatniego tygodnia, no, tak naprawdę, bo to było już modne bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, więc nagle ktoś coś odkrył i poszła fama dalej. Jak ja widzę czasem, to ta broda, no nie każdemu pasuje, ale jest część oczywiście takich, nie wiem, ofiar mody, ofiar tygodników, ofiar mediów, którzy na siłę tę brodę zapuszczają, która nie wszystkim pasuje i też nie każdego czyni supermęskim.